Zdrowia. W Ameryce anglosasko-białych protestantów na prezydenta wybrano już katolika, czyli Kennedy'ego, wybrali Murzyna, czyli Obamę, mieli wybrać Clintonową, nie wybrali, no i czy teraz wybiorą Żyda? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No Bernie Sanders to jest Piasecki w zasadzie. Bernie Crazy Piasecki Sanders. To jest taki socjalista, staruszek socjalista, milioner w sumie. Pływa, udaje mu się bardzo dobrze w tej Ameryce, w polityce jest już kilkadziesiąt lat. Na podróż podślubną to wyjechał do Moskwy. W młodości pracował w kibucu w Izraelu. Ma tam zresztą rodzinę do tej pory. Ma rodzinę również w Anglii, tak, także ustawiony jest na wszystkie strony, politycznie i rodzinnie. No ma duże poparcie. Bernie Sanders jako kandydat na prezydenta ma duże poparcie. Ma poparcie w Iowa, w Nowy Hampshire, ma w południowej Karolinie. Także nawet sceptycy, którzy nie wiedzą, kto będzie wybierany, no bo tak dużo nie zostało z kilkunastu kandydatów. W zasadzie to został tylko Bernie Sanders, Joe Biden, no i Elizabeth Warren. No to są wszystkie dosyć takie żartobliwe postacie, bo Joe Biden, no to jest w polityce też już kilkadziesiąt lat przyspawany do żłoba. Jego syn jest odpowiedzialny za to, że ma być te impeachment, czyli ta chęć wyrzucenia Trumpa z Białego Domu, bo syn Bidena miał pensję tam kilka milionów rocznie w ukraińskiej kompanii. No i w zasadzie no to miał tą pozycję w Radzie, że ręka rękę myje, tak? No i Trump się zapytał, no to teraz demokraci mówią, że to jest w zasadzie nieodpowiednie i chcą go usunąć. Ale wracając do Bernie Sandersa, także jest taka możliwość, że Bernie Sanders będzie pierwszym żydowskim prezydentem. Czy wygra? No na pewno nie, no ale jest taka możliwość. Bernie Sanders nie mówi za dużo o swojej religii. Ogólnie Żydzi w Ameryce, no to większość z nich, no to przede wszystkim jest ateistami, można powiedzieć. No, ktoś się zastanowi, jak ateistami. No, mają jakieś takie tradycje religijne, no ale w zasadzie nie uczęszczają do synagogi, nie czytają tam Biblii, nie udzielają się. Większość, jeżeli się udziela, no to jednak jest w synagogach tych reformowanych, czyli można powiedzieć, że jest taki protestancki katolicyzm. No ale ten reformowany judaizm, no to jest i za homoseksualizmem, i za bardzo wieloma dziwnymi, bardzo liberalnymi, socjalistycznymi spojrzeniem na świat. Ale większość ludzi, którzy miało dziadków, powiedzmy Żydów, którzy byli rabinami, czy chodzili do synagogi, oni mówią, że oni są kompletnie niereligijni. No. Ciekawa sprawa jest taka, że wielu z nich uczęszcza na jogę, uczęszcza na różne medytacje, no bo im wygląda na to, że brakuje jakiejś takiej potrawy duchowej. No i bardzo często też chodzą do psychologów się doradzać na życie, ale trzymają się z daleka od świątyni. No i on w zasadzie powiedział, że nie jest aktywnie zaangażowany w żadną religię. No i to jest prawda, to jest taka amerykańska prawda. Trzeba dodać, są dwa filmiki, które zrobiłem, dlaczego amerykańscy Żydzi są w zasadzie przeciwko Izraelowi. No nie lubią Izraela. Demokraci ogólnie nie lubią Izraela, liberalni demokraci, to tylko 3% liberalnych demokratów uważa, że jest, bardziej sympatyzuje z Izraelem niż z Palestyną. Tych umiarkowanych demokratów to 28% uważa, że
bardziej sympatyzuje z Izraelem niż z Palestyną, no a młodzi w zasadzie sympatyzują z Palestyną, a nie z Izraelem. Także Partia Demokratyczna jest lewacka i jest antyizraelska. No trudno powiedzieć, czy jest antyżydowska. Jest antyizraelska i palestyńska. No i tendencje, ogólnie rzecz biorąc, kto jest socjalistą w Ameryce, komunistą, no młodzi ludzie, którzy tam do wieku 30 lat po prostu nie mają pojęcia, bombardowani byli tymi w szkołach, w koledżach, tym socjalistycznym, tym pokarmem propagandowym, no i oni w socjalizm po prostu wierzą. To jest, zostało im to wpojone. W Ameryce ten system edukacyjny jakoś tak nie koncentrował się na tej wojnie kulturowej, nie koncentrował się na tym, że wszystkie te instytucje zostały przełapywane przez socjalistów, komunistów. No i teraz właśnie mamy jak mamy. Trump dla odmiany, no to on jednak z premierem Benjaminem Netanyahu i no w dobrych stosunkach można powiedzieć jest i był, a Netanyahu walczył powiedzmy z czerwonym Obamą, także że to były tam, no Obama ma na drugie imię Muhammad, także mniej więcej wiadomo dlaczego oni by dlaczego nie byli przyjaciółmi. Trump przeniósł ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy, no ale to też trzeba pamiętać, że kongres to ustanowił w 1980 roku. Kongres powiedział, że ambasada ma być przesunięta, no i dopiero Trump po 30 latach, można powiedzieć, po 35 czy prawie, no tak, 38 lat zdecydował, że będzie przesunięte, no bo Tel Awiw jest takim żydowskim miastem, no ale stolicą Izraela jest oficjalnie Jerozolima, no i tam miała być ambasada. No i demokraci, tak samo jak Palestyńczycy, dostawali szało. Trump tak samo popierał Izrael w tym wypadku. Tego West Bank, czyli tego wybrzeża zachodniego, że nie zgadzał się z tym, że te wioski, czy te miejsca, które Izrael tam zakłada, są nielegalne. No i to dawało ognia wśród demokratów. Sanders to tak tańczy, no jak polityk, szczególnie lewacki polityk, no bo jak w 2014 roku, kiedy Izrael tam wkroczył do Gazy, no to zgodził się z kongresem, z senatem, że była taka rezolucja, że popierali Izrael, no bo że Izrael ma prawo do tego, żeby się bronić, bo tam jednak strzelali, Hamas strzelał z tych rakiet robionych w piwnicy, no to on zgodził się z tym, że w zasadzie Izrael miał rację. No lewacy nie chcieli, żeby go popierał. Vermont, z którego on pochodzi, jak jest Ameryka, powiedzmy tu jest Atlantyk, tu jest Europa, tu jest Washington, Nowy Jork, no to Vermont jest pod Kanadą jest, tu jest Kalifornia, powiedzmy, tu jest stan Washington, Seattle, Vancouver, to jest właśnie tu. No to on jest z Vermont, przeprowadził się tam w zasadzie politycznie, no bo większe miał szanse być wybranym, no i startował właśnie stamtąd. No to jeden z jego nawet politycznych ludzi zaatakował go za ten Izrael. W sumie to on jako Żyd popiera, no bo jest przeciwko bojkotom, jest przeciwko tym, żeby, bo jest popularne coś takiego, dużo tych grup społecznych, no to ona walczy, żeby inwestycje wycofywać. Powiedzmy, ścigają firmy, które inwestują, które mają pieniądze w kompaniach
które produkują broń, no to każą wycofywać. Ścigają tych, którzy inwestują po prostu w Izraelu, każą wycofywać. No, no są to takie naciski ekonomiczne w jakichś konkretnych zażaleniach. No to on ogólnie, Sanders jest przeciwko, żeby organizacje, jakiś tam społeczny, ruch społeczny robił takie rzeczy. No i jest przeciwko sankcjom, jeżeli tam byłyby jakiekolwiek przeciw Izraelowi. No tak samo nie zgadza się, że jest taki dwa stany, no bo ta Palestyna i Izrael, oni mają się tam połączyć, nie połączyć, no ale osobiście uważa, że taki jeden kraj to też nie jest dobry, no bo byłby to koniec, powiedzmy, koniec Izraela, no bo Arabi by prędzej czy później, populacja by wzrosła i oni by wypchnęli Żydów z tego wszystkiego. I tak jak wspominałem, pracował właśnie w kibucu, także że jest no ma takie spojrzenie, jakoś spojrzenie. No dużo tych postępowych socjalistów nie zapomni mu tego. Nie zapomni mu tego, po prostu nie wybaczy mu. No czasami tam krytykuje Netanyahu za to, że jest rasistą, tłumaczy, że część pieniędzy, to, która idzie do Izraela, powinna iść do Gazy. No i gra na dwie strony. Tłumaczył, że powiedzmy, my nie tylko musimy być za Izraelem, ale tak samo musimy być za Palestyńczykami. No ale jak się go zapytali, jak ma to zrobić, no to już nie bardzo wiedział. Dużo tych głosów, Żydzi głosują ogólnie rzecz biorąc, 85% Żydów głosuje z natury na demokratów. No ale to też jest 60% Włochów głosuje na demokratów. Meksykanie, wydawałoby się, że konserwatywni, religijni, katolicy, głosuje większość na demokratów. Polacy też dziwacznie jest, wygląda na to, że Polacy też głosują w większości na demokratów. Także nic nie jest jak Ameryka teoretycznie kapitalistyczna, wolny rynek, Bóg, honor, ojczyzna, prawo do posiadania broni, przeciw skrobankowi, przeciw homoseksualizmowi i tak dalej, całemu temu upadkowi moralnemu. No, ale ludzie nie głosują jednak konserwatywnie, tradycjonalnie i tego rodzaju rzeczy. Także jeżeli byłaby jakaś wojna, jeżeli byłaby jakaś wojna na Bliskim Wschodzie, przepraszam, to mogłoby być niewesoło dla Sandersa, no ale chyba jest bardzo możliwe, że będzie po prostu tym kandydatem. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję. Serdecznie zapraszam, tu jest strzałeczka, dzwoneczek, dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego zdemonetyzowanego filmiku.